Jest sobota, 15 czerwca. Na początku tego rozważania przypomnij sobie chwilę ostatniej modlitwy, w których doświadczałeś głębokiego pokoju, pocieszenia. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: słyszeliście, że powiedziano przodkom: nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi. A ja wam powiadam: wcale nie przysięgajcie, ani na niebo, bo jest tronem Boga, ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego, ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego króla, ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nawet jednego włosa nie możesz uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie: tak, tak, nie, nie. A co nadto jest, od złego pochodzi. Jezus w Ewangelii nakazuje swoim uczniom, by unikali fałszywych przysiąg. Wskazuje, że bezpośrednie przyrzekanie na niebo, ziemię, Jerozolimę czy własne życie jest bezcelowe. Jego nauka skupia się na uczciwości, w której chrześcijanie powinni być przede wszystkim wiarygodni, bez konieczności składania osobistych deklaracji. Co utrudnia ci bycie autentycznym świadkiem Pana? Chrystus podkreśla świętość Boga Ojca. Wzywa do skromności i pokory w wyrażaniu zobowiązań. Zachęca do prostoty życia. Jego nauka skupia się na tym, aby słowa były wyrazem prawdziwego zamiaru. W jakich konkretnie sytuacjach możesz zrealizować to wezwanie Pana Jezusa?
Nasz Pan wskazuje, że wszystko, co niszczy pokorę, pochodzi od złego. Czystość naszych myśli, dziecięca prostota, znajdują wyraz w szlachetnym pragnieniu bycia z braćmi i siostrami, nigdy ponad nimi. Jakim bratem, siostrą pragniesz być dla innych? Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi. A ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie, ani na niebo, bo jest tronem Boga, ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego, ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nawet jednego włosa nie możesz uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. A co nadto jest, od złego pochodzi. Na zakończenie modlitwy powierz wszystkie obecne w Tobie uczucia Bożej dziecinie, która stała się człowiekiem, abyś Ty mógł stać się dzieckiem Bożym. Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.